świadomość wielkich umiejętności manualnych, które wyniósł z okresu okupacji. W mieszkaniu rodziców nie ma żadnej możliwości pracy nad powiększalnikiem, w ogóle pracy w ciemni. I jest to niesłychanie okres bardzo intensywnych prac związanych z fotografią, fascynacja fotografią, wielkie sukcesy. Po to, żeby zrobić jedno dobre zdjęcie, potrafił chodzić o różnych porach dnia i obserwować, jak układają się cienie. Robienie zdjęć w architekturze to jest spotykanie się z własną samotnością. Projekty płyt były zwieńczeniem jego wszystkich umiejętności.